Witam! Zapraszam na porównanie centrownic BikeHand YC512 i M-Wave. Mniejsza i poręczniejsza centrownica M-Wave to koszt około 300-400 zł. Jej głównymi zaletami są jej niska waga, wynosząca około 2 kg oraz kompaktowe wymiary. Po złożeniu można ją spokojnie włożyć na półkę lub schować do szafy. Niestety, taka waga wiąże się też z tym, że do jej produkcji użyto plastikowych elementów, takich jak haki, co może mieć niemiłe konsekwencje. W moim przypadku centrownica wypadła mi z rąk i łamał się kawałek haka. Oczywiście dało się to skleić, ale byłoby miło, gdyby jej następna wersja ważyła trochę więcej i haki były metalowe. Zupełnie inaczej wygląda to w centrownicy BikeHand, której cena waha się w przedziale 500-700 zł. Ta waży prawie 4 razy więcej i wykonana jest praktycznie w całości ze stali. Nie da się nie zauważyć, że ten tajwański producent natchnienie do jej produkcji czerpał z centrownicy amerykańskiej firmy Parktool. W odróżnieniu od M-Wave'a posiada bardzo precyzyjne szczęki i ramiona oraz większy zakres regulacji. Patrząc na to, że obecnie cena centrowania jednego koła to koszt około 40 zł, M-Wave zwróci się po około 4 kompletach, a BikeHand 7, więc jeśli składacie albo prostujecie koła rzadko i macie mało miejsca w domu, to wybierzcie M-Wave'a. Ale jeśli oczekujecie większej precyzji i wygody użytkowania, to bez zastanowienia kupiłbym BikeHanda. Oczywiście są też inne alternatywy w podobnym budżecie, takie jak bardzo solidna centrownica polskiej firmy Bitool. Dzięki za obejrzenie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!